Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy sobie tutaj między innymi klikać lożki, budować kopalnię klejnotów na poziom setny i zaprezentuję wam, jak ta postać generalnie wygląda. Oprócz tego wczoraj na kanał Shakesa oficjalny na YouTubie wleciał pewien short, który jest dość mocnym leakiem, dość mocnym spoilerem, kiedy teraz wyjdzie Helevator i przede wszystkim kiedy teraz wyjdzie nowy serwer EU10. Mamy już tak naprawdę dokładną datę, więc oczywiście dzisiaj to sobie obejrzymy i omówimy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie napisać w komentarzu, na co bardziej czekacie, czy na Helevator, czy na nowy serwer EU10. Jeżeli jest to nowy serwer, to jaką klasą będziecie tam grać, czy będziecie grać Eco, czy Free to Play, czy Pay to Win. Chętnie sobie poczytam, co wy na ten temat sądzicie i właśnie jakie macie plany. Dobrze, tak naprawdę zaczniemy sobie od tego filmiku. Tutaj ja to mam dla was oczywiście już przygotowane, obejrzymy to sobie na spokojnie, no i zaraz omówimy, cyk. Tutaj tak naprawdę może zaczniemy od początku, nie macie tutaj dźwięku, ale to nie jest najważniejsze, bo dźwięk tutaj i tak nie jest jakiś, no to jest tam jakaś muzyczka, nie, to nie jest istotne, natomiast zwróćcie uwagę na napisy. No i właśnie, mamy tutaj zapowiedź specjalnego eventu na oficjalnym kanale Shakesa na Twitchu, no i ten special event będzie 3-dniowy, od 22 do 24 lutego, czyli jest to czwartek, piątek i sobota. No i mamy jakieś tam specjalne giveaway'e, mamy jakiś tam waszych ulubionych streamerów z tego, co napisali. No i mamy tutaj, jak widzicie, taką beczkę, z której wysypały się między innymi dwie rzeczy. Mianowicie mamy tutaj bileciki do Helevatora, no i mamy tą taką, no, kulę po prostu z dziesiątką, czyli ikonkę serwera EU10 w dużym skrócie. No i właśnie, z racji tego, że nowe serwery zawsze wychodzą w piątki, no to tak naprawdę już śmiało możemy stwierdzić, że nowy serwer EU10 wyjdzie 23 lutego, czyli jest to oczywiście piątek, pewnie o godzinie 16, standardowo tak jak zawsze. No i jeżeli chodzi o Helevator, to albo będzie w ten sam dzień i w tą samą godzinę, czyli również 23 lutego o godzinie 16, albo będzie 22 lutego, czyli w czwartek. Z racji tego, że może nie będą chcieli robić dwóch takich dużych wydarzeń jednego dnia, żeby serwery nie wybuchły i tak dalej, wiadomo jak to wygląda, no to może Helevator zrobią dzień wcześniej. Jeszcze nie wiadomo, to jest tak naprawdę jedyna niewiadoma, no ale mamy już, no, pewnik, tak naprawdę pewnik po tym szorcie, że właśnie te EU10 i Helevator wyjdą w te dni, więc już sobie można planować, już można, powiedzmy, no mniej więcej tam szukać ekipy, jeżeli jeszcze nie macie albo coś, no bo już wiemy, kiedy właśnie przede wszystkim ten nowy serwer wychodzi, co jest oczywiście bardzo fajne. Fajnie, że zrobili taką zapowiedź. No i mamy tutaj, tak jak mówię, twoi ulubieni streamerzy, jakieś tam nagrody streamerskie z tego, co widzę. Mamy, no, możemy tutaj cieszyć się tym show. Mamy special Twitch event. No i tutaj jest napisane 3 streamy w 3 różne dni. W ogóle ciekawe, bo oni zazwyczaj w soboty nie robią streamów, a tutaj będzie streamek w sobotę również, więc, no mówię, to taka ciekawostka. No i tak naprawdę taki krótki shortcik, z którego możemy mimo wszystko bardzo wielu rzeczy się dowiedzieć, więc no, tak jak mówię, już możecie sobie planować, jeżeli chcecie grać na EU10, to już wiecie, że to na pewno będzie 23 lutego o godzinie 16, także no, planujcie i generalnie możecie sobie, powiedzmy, zarezerwować weekend albo coś, wiadomo jak to wygląda, bo wtedy startuje nowy, długo wyczekiwany serwer EU10, to jest pierwsza sprawa. Przypominam, że jeżeli ktoś jest Polakiem, no oczywiście tu jest większość Polaków, jak nie wszyscy, i planuje grać na EU10, planuje grać na grzybach, to niech się do mnie odzywa w wiadomości prywatnej na Discordzie, dlatego że ja pomagam tworzyć gildię, będę w pewnej polskiej gildii Pay to Win, będę tam oficerem, no i właśnie głównie szukam ludzi, już na ten temat nagrywam. Nagrywałem film parę dni temu, w sumie to paręnaście dni temu, ale no, jest na kanale, kiedy to dokładnie wyszło, żebyście sobie mogli obejrzeć na spokojnie, jakby to kogoś interesowało. Ten film wyszedł dokładnie 19 stycznia. 19 stycznia właśnie wyszła ta zapowiedź, co tam będzie wymagane, co to będzie za gildia, jak ja będę grał, no i po prostu, jak ktoś, mówię, jest Polakiem, planuje grzybić, to niech do mnie pisze w wiadomości prywatnej na Discordzie, tam się na spokojnie dogadamy, bo jeszcze około 15-20 miejsc w tej gildii mamy, no a teraz, jak już mamy, powiedzmy, oficjalną zapowiedź tego serwera,
to pewnie o wiele więcej osób się skusi. Dobrze, i tak naprawdę tyle. Ja się bardzo cieszę, EU10 serwer, na którym planuję grać long term. Jak widzicie, ostatnio na kanale jest susza, z racji tego, że no tak naprawdę nie ma za bardzo z czego nagrywać, nie mam tutaj za bardzo co robić i tak dalej, więc dobrze po prostu, że ten nowy serwer wychodzi, będzie dużo odcinków, będzie dużo streamów, będzie generalnie co robić. Dobrze, tyle tak naprawdę, już się tu nie będę rozwodził. No i jesteśmy na naszym Magusiu, na Magusiu, który ma 544 level, dokładnie 545. No i co ja wam tutaj mogę powiedzieć? Przede wszystkim sobie zrobimy arenę, z racji tego, że bardzo możliwe, że dzisiaj wbijemy level, dlatego, że tak jak wam obiecałem, będziemy tutaj klikać loszki, w zasadzie na pewno jeden loszek, zobaczymy jak to wyjdzie dalej. No i oprócz tego, ten jeden loszek w ogóle nam da level, to przede wszystkim 545, także warto zrobić tą arenę, no bo dostaniemy więcej expa niż na jednym levelu wyżej. No i co, lecimy do lochów i teraz tak, na tego ziomeczka mamy bardzo mało procent, natomiast jeszcze tutaj zmienię sobie runy w broniach i wtedy zobaczymy. No ale na tego haniebnego handlarza mamy 1% i jego dobrze by było ubić. Jego na pewno dobrze by było ubić. Tylko teraz tak, czy ja mam wszystko zaczarowane? Nagrywam to powiedzmy dość, no może nie tyle co na biegu, ale po prostu tak na szybko, bo chcę wam dać informację, no chcę to na pewno dzisiaj wrzucić w ten sposób, chcę wam dać informację po prostu o tym EU10 i o tym wszystkim, więc tutaj sobie na szybko spojrzymy, czy na pewno nasze pachołki mają wszystko zaczarowane. O, dokładnie, zobaczcie, Kunegunda nie ma pasa zaczarowanego, reszta jest razy 2, tutaj jest wszystko git, dobrze. I tyle, i lecimy do haniebnego handlarza. Mamy na niego 1%, mam nadzieję, że padnie w miarę szybko. Teraz tak, jeżeli chodzi właśnie o ten EU10, to tak jak mówię, ja będę oficerem w pewnej polskiej gildii pay to win. Nie będę tam jakoś bardzo zarządzał tak naprawdę, no ale z racji swojego dużego community, które posiadam, z racji wielu osób, które mnie oglądają, no to jestem taką osobą, która jest odpowiedzialna głównie za znalezienie ludzi właśnie zanim ten serwer wystartuje, żeby tą gildię uzupełnić i tak dalej. No bo jednak, no nie oszukujmy się, fajnie będzie zacząć w polskiej ekipce, w ekipce, która się stara, która tutaj od dawna planuje grać na EU10. Ktoś się może zapytać, dlaczego EU10 to jest serwer, który... O, zobaczcie jak szybko padł w ogóle. Dlaczego EU10 to jest serwer, na który tak dużo osób czeka? No jest to serwer po prostu okrągły, więc no ja już wam od dawna powtarzam, takie serwery jak na przykład EU1, EU5, EU10 właśnie, wcześniej jakieś tam W50, W55 i tak dalej, to są okrągłe numerki, dużo osób na nie czeka i po prostu na takich serwerach poziom jest zazwyczaj wyższy, rywalizacja jest większa, no i sami rozumiecie jak to wygląda, nie? Ja też osobiście gram głównie właśnie na tutaj okrągłych serwerach, co już mogliście zauważyć. Ja się bardzo cieszę, będziemy grać raczej berserkiem na tym EU10, z racji tego, że po prostu no tak wybraliście. Była ankieta, którą swoją drogą zapowiedziałem właśnie w tym filmie, gdzie wam mówiłem dokładnie o gildii z 19 stycznia. Była ankieta na karcie społeczność, nie wiem ile osób tam oddało dokładnie głosy, już nie pamiętam, ale coś koło 2500, no i berserk miał chyba 60% tych głosów, więc no, czy nawet więcej może, czy 65, coś takiego, no nie pamiętam. W każdym razie berserk wygrał, więc najprawdopodobniej właśnie na EU10 sobie klikniemy berserkiem, bo tak chcieliście wy jako widzowie. Mi to było obojętne, mi do ogrania został tak naprawdę tylko berek i druid z moich wszystkich postaci, więc no mówię, mi to było zdecydowanie obojętnie, ale w sumie miałem bardziej ochotę, szczerze mówiąc, na berserka, aniżeli właśnie na druida, więc całkiem się cieszę po prostu, nawet się cieszę, może tak, że właśnie ten berek wygrał. Dobra, tutaj haniebny handlarz nam padł naprawdę szybko, naprawdę sprawnie, więc fajnie, myślałem, że troszeczkę dłużej nam to zajmie. No i teraz tak, mamy tego Herkulesa, kurczę, mogłem, szczerze wam powiem, no troszeczkę zepsułem z racji tego, o Jezu, jakie my tu mamy tragiczne bronie, my tu nie mamy nawet na co zamienić tych runek, tam nam poleci a broń, to ją rozmontowałem, zamiast wymienić runkę, bo zobaczcie, my tutaj na barbarze mamy zimno, na Magusiu mamy błyskawice, więc dobrze by było te dwie runy wymienić, rozumiecie o co chodzi, ale zrobimy inaczej, zrobimy zaraz inaczej. Mianowicie ja po prostu zrobię tak, że sobie odpalę SF Toolsa na szybko, tutaj dokładnie to, i zobaczymy, czy faktycznie duża nam by dała ta zmiana runek, bo jeżeli tak, no to coś będę kombinował, no a jeżeli nie, to sobie po prostu odpuścimy. Teraz tak, mamy W50, cyk, no i mamy tutaj wszystkie. Na ABA WW, który nam się teraz odblokował po tym no haniebnym handlarzu, mamy Not Possible, więc jego niestety i tak już nie klikniemy. No i na Herkulesa mamy 0,10%, a jakbym zrobił tak, że miałbym na przykład runę, dajmy na to na zimno u siebie, i na Mariuszku powiedzmy niech też będzie na zimno, teraz wszystkie. Aha, i na Herkulesa nam spadło, z 0,10 nam się zrobiło 0,02. O kurde, to dziwne, no tak na pewno być nie powinno. Czekajcie, Herkules ma, co on tutaj ma dokładnie? Herkules ma błyskawice, no to jak my nie mamy na błyskawice broni,
tylko mamy na coś innego, to nam procenty zdecydowanie powinny wzrosnąć. A z tego czekajcie, teraz mamy 0,06, dobra, a dajmy sobie na ogień i tutaj dajmy sobie powiedzmy też na ogień wszystkie 0,08. No nie, no to w zasadzie nawet zmiana tych run w broni daje nam praktycznie tyle co nic. Wiadomo, że tutaj jest jakiś tam margines błędu, jeżeli chodzi o te procenty, no ale kurczę, zazwyczaj jak zmienialiśmy runy, to na przykład, nie wiem, z jakiegoś 0,15 nam rosło na 0,60, nie? No to już jest sensownie i powiedzmy, że można spróbować poklikać, no a tutaj w okolicach tego 0,05, 0,10, więc nie ma sensu, nie ma sensu, czyli po raz kolejny odcinek z Magusia, co prawda fajny level dobity, okrągły, bo 545, ale po raz kolejny mamy jeden loch, zaledwie jeden loch ubity. Mamy tutaj, zobaczcie, Atenę, którą ubiliśmy 7 grudnia 2023 roku i to był jeden jedyny loch na odcinku, no i teraz po ponad 2 miesiącach mamy tego handlarza, też nam się go udało szybko ubić, dostaliśmy z niego brońkę, ale nie była jakaś mocna, bo tutaj na Mariuszu mamy legendarną, no i tyle, i pewnie znowu przerwa na 2-3 miesiące, żeby móc tego Herkulesa ubić. No tutaj mamy niestety Magusia, więc z nim jest tym bardziej problem, Magna Maga nie jest wcale taki mocny, zwłaszcza w tym late game'ie, także no generalnie ten mag jest mocny, wiecie o co chodzi, więc na nim tutaj sobie troszkę postoimy, no i na to wygląda, że na Herkulesie również będziemy musieli troszkę postać. Dobrze, co tutaj na tym Magusiu, bo wam nie pokazałem, tak naprawdę zobaczcie, mamy aurę 65 i 350 many, więc wielkimi krokami zbliżamy się do właśnie tej aury 66, czyli maksymalnej. Pamiętajcie, że 66 aura to jest właśnie maksymalna, no i już niedługo też to zrobimy, pewnie też z tego nagram odcinek, bo dlaczego by nie, chcę na kanale dokumentować takie już najbardziej late game'owe rzeczy, no a nie oszukujmy się, taka kopalnia złota na poziom setny jak ostatnio, kopalnia gemów właśnie na poziom setny jak dzisiaj, no i tam jakieś inne rzeczy, to są dość mocno late game'owe rzeczy. No i będę chciał to uwierzchnić mimo wszystko na odcinkach, że coś na tym magu faktycznie się dzieje. Dobrze, jeżeli chodzi o nasze surowce do kowala, to mamy tyle. Tutaj podkę na HP sobie możemy kupić. Ostatnio robiłem zapas klepsydr i potek na ostatnim evencie klepsydr w weekend, więc mamy, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo. Tutaj butów nie czarujemy, bo ja i tak używam klepsydr. Pupilki. Pupilki też się zbliżają powolutku do końca. Mamy około 3300-3400 karmień, więc generalnie pupilki również coraz bliżej końca, jak sami widzicie. Tak to wszystko tutaj wygląda, rozwija się. Lożki, no to nam zostały tak naprawdę 2, tutaj mamy 6, tutaj mamy 8, no i ta grota potworów, która się odblokuje dopiero na poziomie 600. Do twierdzy zaraz dojdziemy. Jeżeli chodzi o gildię, no to top 2. Mamy tutaj 17-głową hydrę, jak widzicie, więc też powoli to idzie. No i tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze statystyki, bo to was pewnie najbardziej ciekawi. Teraz idziemy oczywiście tylko pod golda. No to mamy 60 tysięcy inteligencji i 27 ponad tysięcy HP. Teraz sobie dobijam do 30 koła HP w tej podstawie, no i będę dalej leciał może do 70 tysięcy inteligencji, potem 35k HP i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to nam brakuje tutaj bardzo malutko. Ulepsz wszystkie budynki do poziomu 15. Tutaj mamy ulepsz wszystkie budynki do maksymalnego poziomu, zdobądź 49 poprzednich osiągnięć. No i tu mamy jeszcze oczywiście, no tą górę Olimp musimy zakończyć w mroku, musimy karczmę mrocznych sobowtórów w mroku zakończyć, no i jest ta grota potworów w mroku, więc no takie najbardziej można powiedzieć właśnie late game'owe osiągnięcia. W ogóle śmiesznie, że nie ma osiągnięcia za maksymalną aurę, wydaje mi się, że też powinno być, no i też byśmy to niedługo zdobyli, bo się do tego bardzo mocno zbliżyliśmy, no ale niestety tego nie ma. Dobrze, sala chwały, no jeżeli chodzi tutaj o o W50, jeżeli chodzi o W50, to tak naprawdę no ciągle się ta sala chwały zmienia, ten ranking jest bardzo dynamiczny, ja to za każdym razem powtarzam, bardzo mocno się to wszystko właśnie zmienia, tutaj no co chwilę jest ktoś inny na top 1, tutaj jest parę takich spoceńców jak na przykład Natsu, który topkę sprawdza tak naprawdę no niemalże co 15, co 20 minut, sprawdza który jest w tym rankingu, jeżeli nie jest top 1, to zaczyna spamować osobę pierwszą grzybami, żeby po prostu na top 1 wbić, no i mnie tutaj tak naprawdę bardzo często też no ciśnie, nie? Bardzo często mnie ciśnie, nie ma co się oszukiwać. Nieraz na przykład robimy tak, że na streamie sobie zrobimy awkę. Wiadomo, robimy awkę pod golda, bierzemy jak najkrótsze misje, więc tych misji robimy dużo. Daje nam to sporo czci, no i często po awce jestem właśnie top 1 na tym serwerze. No i mija, nie wiem, 15-20 minut streama, wracam na to konto, no i już widzę 10 ataków od Natsu i właśnie spychanie mnie na jakąś tam niższą lokatę. No jest to strasznie spocony gracz, nie ma co się oszukiwać. No i też się zastanawiam, jak można mieć tyle czasu, żeby tą topkę niemalże właśnie co 20, co 30 minut o każdej porze dnia i nocy tak naprawdę sprawdzać i po prostu spamować te grzyby, jeżeli się nie jest top 1. No ale tak jest, więc na co tutaj ma w tym momencie top 1.
No ale mimo wszystko, mówię, ranking się bardzo mocno zmienia i co chwilę ktoś inny w tej topce tutaj się znajduje. Tak czy inaczej, tak topka wygląda. Najwyższy level w ogóle, nie wiem czy ja o tym nagrywałem, czy nie nagrywałem. Jurik Jurikson, najwyższy level, on stopował lochy bardzo długo, do jakiegoś, nie wiem, 520, 500 chyba nawet 30 levela. Dokładnie nie mam pewności, nie sprawdzałem tego, no ale te lochy kliknął, no i w tym momencie ma najwyższy level na serwerze 560, czyli nas tutaj jeszcze o 15 leveli wyprzedził. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, no to jak widzimy, no nie są jakieś gigamocne, nie? W sensie, no tutaj podstawy zdecydowanie traci przez to, że tak długo grał na expa i właśnie tak długo te lochy stopował, ale jest to nowy, najwyższy level na serwerze. Ja już nie pamiętam, czy o tym nagrywałem, czy nie, ale tylko wam wspomnę, jaki właśnie W50 posiada najwyższy level. Team Hot ma 558, więc też oczywiście nieźle. On tutaj, o nim na pewno nagrywałem, on swego czasu też miał najwyższy level na tym serwerze. No i tyle tak naprawdę, i tyle jeżeli chodzi o ranking. Tutaj no serwer bardzo aktywny w dalszym ciągu, bardzo fajnie to wygląda. No pupilki niezbyt istotne, podziemia też nie, gildie się prezentują tak, bardzo fajnie to wygląda, bardzo aktywny serwer mimo tego, że ma już 2,5 roku, więc no dużo, ale fajnie, że ciągle rywalizacja jest tutaj na wysokim poziomie, fajnie ci ludzie cisną i po prostu jest ten serwer żywy, widać, że jest najzwyczajniej w świecie żywy. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o zakładki, to tak na szybko, głównie was tutaj pewnie interesują moje statystyki, więc tak to się prezentuje. Lecimy teraz do twierdzy, no i właśnie twierdza, oczywiście podziemie już od dawna wymaksowane. Mamy 2 miliardy dusz, nagrywałem wam, kiedy wbiłem kopalnię na poziom setny. No i ta kopalnia nam daje ogromne ilości statystyk codziennie już w tym momencie. Natomiast teraz twierdza. Twierdza i jak widzicie, buduje nam się kopalnia klejnotów na poziom setny. No i co my dzisiaj zrobimy? No oczywiście nie bylibyśmy sobą. Skipujemy sobie tą kopalnię klejnotów na poziom setny, cyk. No i mamy to. Mamy maksymalną kopalnię klejnotów. Mamy kopalnię klejnotów na poziomie setnym. Więc super, generalnie super, kolejne late game'owe osiągnięcie. No i ktoś zapyta, co chce teraz robić. No tak naprawdę najważniejsze budynki mam wymaksowane. Oczywiście mowa tutaj o twierdzy, akademii, skarbcu, właśnie tej kopalni. Więc ja teraz będę po prostu budował, no, poboczne budynki. Dlaczego? Ano dlatego, że chcę, no wiadomo, wszystko sobie zbudować do poziomu maksymalnego. Już nam tak naprawdę surki nie są aż tak potrzebne, więc tą obronę też zbuduję. No i będę miał całą twierdzę wymaksowaną, pewnie z tego też nagram odcinek. Zdobędę te osiągnięcia, których mi tam brakuje w klaserze. No i będzie super, będzie generalnie super. Wiecie o co chodzi, tutaj mogę jeszcze skipnąć dwie rzeczy, no i tu już mi się będzie budować 2 dni, więc powiedzmy niech tam się buduje. Teraz już będę klikał losowo, co tam mi się akurat nawinie, to kliknę do budowy, bo i tak to wszystko będziemy chcieli na maksa zrobić i no mówię, mieć to wymaksowane. Potem w ogóle jak sobie tutaj kuźnię ulepszymy na maksa, ulepszymy sobie żołnierzy, to ci żołnierze tak się fajnie zamieniają, w sensie mają taki inny wygląd. Zobaczcie, tak samo jak zresztą fortyfikacje, one też wyglądają inaczej jak są na wyższym poziomie, więc ta twierdza będzie ładnie wyglądać, będzie taka wykokrzona. No i tak naprawdę no nie będzie nas już nic interesować, wiadomo, że surki nam będą potrzebne już w tym momencie tylko i wyłącznie do kopania gemów. Dobra, czy my chcemy spróbować wykopać jakiś duży legendarny gemik? Fajnie by było, jak nie poleci, to najwyżej trochę golda z tych gemów dostaniemy, natomiast fajnie by było dostać właśnie jakiś duży legendarny gem, żeby wam pokazać. No nie ma teraz eventu twierdzy, więc jest to dość ciężka sprawa, ja tutaj też nie będę nie wiadomo ile grzybów wydawał, natomiast chcę wam pokazać, zobaczcie, duży czarny gemik 1250 z tej kopalni stówki. Oczywiście musicie pamiętać, że kopalnia na poziomie 60 klejnotów, a kopalnia na poziomie setnym, to jest tak naprawdę niewielka różnica. Teraz główną różnicę, jeżeli chodzi o siłę tych gemów, no ustanawia, że tak powiem, nasz level postaci, czyli im mamy wyższy level postaci, tym te gemy są zdecydowanie mocniejsze. Kopalnia klejnotów właśnie między poziomem około tam 60 a setnym wcale jakoś mocno nie boostuje siły tych gemów. Oczywiście wiadomo, no to jest jakby logiczne, że gem z kopalni klejnotów no tam 60 będzie słabszy aniżeli z kopalni klejnotów setnej, ale nie ma aż takiej dużej różnicy, więc tutaj no musicie o tym pamiętać, zdecydowanie musicie o tym pamiętać. No ale mimo wszystko chciałbym wam pokazać, jak właśnie taki gemik, no tutaj nam lecą duże, ale niestety czarne, o mamy legendarny, mały legendarny 1400, no ja tutaj w tym momencie mam gemy po 1800 około, więc no nie za mocny, nie ma co się oszukiwać. Tutaj mamy 1900, zobaczcie, na pojedynczą statę w teorii powinny być takie same gemy jak właśnie legendarne, więc no jak dobrze by poszło, to byśmy około 1900 dostali gemik legendarny właśnie z tej kopalni klejnotów setki, więc no fajnie by było, tylko no widzicie, to kosztuje dużo grzybów, nie oszukujmy się, bo 40 grzybów za jedno kopanie, no a nam tutaj duży legendarny niestety polecieć nie chce, jest to dość
takie niemiłe, nie? W sensie niemiłe i demotywujące. My już chyba tu znowu nie mamy slota. W ogóle czy wiedźma coś chce dzisiaj? Buciki. To te buciki możemy oddać, zrobimy sobie tak. No i co? Tutaj mamy 1000, tu mamy 1500, tu mamy, zobaczcie, znowu 1900, tu 1850. No bardzo duży rozstrzał tych gemów na pojedynczą statę. No i tak samo to zresztą działa, jeżeli chodzi o gemy na no gemy legendarne, czyli na te dwie główne staty. Też jest bardzo duży rozstrzał. Może nam pewnie polecieć 1800, a równie dobrze może nam polecieć tutaj jakieś tam właśnie, no prawie 2000, tak jak ten jeden właśnie na jedną statę. Dobra, jeszcze sobie powiedzmy, o, mamy średni, zobaczmy, 1700. No kurczę, niestety, może jeszcze jedno kopanie, zobaczmy, cyk. No, nie poleciał. Nie poleciał duży legendarny, no bez eventu twierdzy jest to ciężkie. Może na evencie twierdzy, jak sobie będziemy... Zobaczę, jakie będą gemy lecieć. Jak będziemy chcieli zrobić wymianę, to wam tutaj nagram odcinek i może przy okazji właśnie pokażę, jakie te gemy lecą. No ale tak, no już 1900 na pewno byśmy mogli z tej kopalni setnej złapać właśnie na poziomie 545. A teraz im wyższy level postaci, tym te gemy będą mocniejsze, no bo kopalnia już jest maksymalna. To chciałem zrobić też dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Kolejny jakiś tam, mówię, late game'owy, a osiągnięty na tym naszym magusiu. Teraz lecimy po maksymalną aurę, potem lecimy po maksymalną twierdzę. No i potem chyba polecimy po maksymalne pety. Nie wiem, co będzie, szczerze mówiąc, pierwsze, czy twierdza, czy pety. Ja w twierdzy pewnie będę trochę skipował. No i właśnie obstałem, że będzie to twierdza. Ale ze wszystkiego będziecie dostać odcinki, żebyście z tym magiem byli na bieżąco. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kciuka w górę zostawcie, piszcie komentarze, czy planujecie grać na EU10, to co wam już mówiłem na początku tego filmu. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I tyle. Dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.